Każdy z nas w swoim życiu jadł coś w McDonaldzie. A czy na pewno wszystko jest dobre? Przekonajmy się. Witamy w programie Więcej i Wyżej. W programie, w którym jemy wszystko, co się da. Powiedz mi, Sebastian, miałeś może okazję kiedyś spróbować wszystkiego z menu McDonalda? Wszystkiego to może nie, ale muszę ci powiedzieć, że akurat ich menu jest mi bardzo dobrze znane. Bardzo dobrze. Dzisiaj zakupiliśmy większą część produktów z McDonalda i będziemy mieli okazję ich spróbować. Racja, bo lepiej zjeść wszystko, niż na jednym się zawieść. Pierwszą kanapką w dzisiejszym odcinku będzie... znany i powszechnie lubiany przez wszystkich wieśmak. Przekrojmy go. Mam tu takie składa, że coś... Gdzie? Gdzie tą siekierę? No ale jak to? Tutaj, tym przekroisz. No w sumie, jak już tak chcesz, bardzo. Jak myślisz, próbowałeś kiedyś wieśmaka? Tak, próbowałem, bardzo dobry. To proszę tutaj po połówce. Muszę ci powiedzieć. Sos ten bardzo mi smakuje. Ten pomidor. Mięso bardzo dobrze przypieczone. Ogólnie na plus. Ja myślę, że tak. I powiem ci, że nie spodziewałem się tego, że ten wieśmak może być dzisiaj jednym z głównych kandydatów do wygranej. Przejdźmy do następnej kanapki. Naszą drugą dzisiejszą rzeczą, którą sprawdzimy, będą bardzo popularne i chyba najbardziej rozpoznawalne z McDonalda frytki. Moim zdaniem są to jedne z najlepszych na rynku fast foodów. KFC, Burger King nie równa się klasom do frytek McDonalda. Zdecydowanie prawda, to ale co? Najważniejsze, przekonajmy się. Myślę, bo może wolisz, preferujesz frytki z ketchupem czy bez? Wiesz co, mogę spróbować i tak, i tak. Zobaczymy. Ja chyba jednak, wiesz co, takich domowych frytek, jak na przykład na obiedzie, to preferuję bez ketchupu, a McDonald's... Mamy okazję, możemy spróbować. Tak. I to jest ten smak. To jest ten smak niepodrabialny. Są one bardzo słone, ale to są jednak te najlepsze frytki, moim zdaniem. To jest ten niepodrabialny, jedyny smak. Po prostu drugi taki frytek, no nie ma, no. Klasa sama w sobie. Kiedy byś nie poszedł do McDonalda, po co byś nie poszedł do McDonalda? Zawsze weźmiesz frytki. Dokładnie tak. Przechodzimy dalej. Następna kanapka jest wręcz przeciwieństwem wieśmaka, gdyż nie jest aż tak popularna. Mi na przykład będzie dane jeść ją dopiero pierwszy raz w życiu. Mi również, jestem do niej oczywiście sceptycznie nastawiony, gdyż nie przepadam za rybami i no, mam tu kosz w razie wypadku. Miejmy nadzieję, że nie będzie musiał go używać. No dobra, przekroisz go. Pewnie. W ogóle już po otwarciu samego pudełka czuć ten taki aromat ryby, po prostu jakby normalnie kanapka była świeżo z nadmorza przywieziona tutaj. Od dzieciństwa nie jem ryb, więc może się to skończyć tragedią. No nic, przekonajmy się. No, także ten. Dla mnie ta kanapka była ohydna, a dla ciebie? W sumie chyba gorsze rzeczy było mi niż dane w życiu, ale bardzo mi przypomina kurczak burgera. Dobra, zostawmy tą ohydną kanapkę i przejdźmy dalej. Po poprzedniej konkurencji, gdzie ta kanapka była naprawdę niesmaczna. Ja tak nie uważam. Ja tak uważam. Postanowiłem, że weźmiemy sobie z Sebastianem po coli w razie czego. A ja nie miałem tutaj nic przeciwko. Tak, teraz mamy do spróbowania chickena. Chyba jedną z najbardziej popularniejszych kanapek, jeżeli chodzi o zestaw Two For You. Ja powiem ci, że nie przepadam jakoś super za tym, że za każdym razem kupuję, ale jeżeli... Ani dobre, ani złe. No, dokładnie tak uważam. Tu widać tą odmienność. Jest inna bułka. Kawałek kurczaka w środku zamiast normalnego hamburgera. I nie ma tego sosu, który był w poprzedniej kanapce, który wydaje mi się, że zepsuł kompletnie tam smak i skład tej kanapki. Rzeczywiście, gdybym miał do wyboru
Filet of fish, a chikera, no to definitywnie bym zrobił. Zgadzam się z tobą. To co, przechodzimy do następnej kanapki? Zdecydowanie tak. Teraz na stole mamy drugą najpopularniejszą kanapkę z zestawu Tuforiu. Oczywiście jest to cheeseburger, a nie tak jak niektórzy mogliby się spodziewać, hamburger. Hamburgera niestety dzisiaj ze sobą nie mamy, ponieważ nas kamerzysta podczas drogi powrotnej bardzo zgłodniał i postanowił sobie, że tak powiem, opędzelować tą kanapkę bez naszej wiedzy. Nie słuchajcie, co o nim gadają. To nieprawda. Ja po prostu byłem bardzo, 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 bardzo głodny. To nieprawda, co oni mówią. No to przejdźmy do krojenia cheeseburgera. Chyba najlepszy i największy standard, jeżeli chodzi o McDonald's. Dokładnie, to samo myślę. No to co? To jest ten klasyczny smak, który od zawsze się kojarzy z McDonald'em. Klasyk, dokładnie. No co, następna kanapka? Zdecydowanie tak. To przejdźmy może do jednej z nowszych kanapek w McDonaldzie. Nowszych? Chciałeś powiedzieć najnowszej, a więc Fresh Tasty, kompletnie nowy produkt od naszego ukochanego producenta. No, ja po prostu nie mam słów, żeby opisać tego, jaka ta kanapka jest wyśmienita i smaczna. Dokładnie, to może przekonajmy się, jak smakuje. Może najpierw sprawdźmy, może co w ogóle jest tutaj w środku. Co tu się znajduje? Jest standardowy kotlecik, jak to w każdej praktycznie kanapce McDonalda. I jest sos taki... pomidor... inny niż zawsze. No, nie pachnie to za dobrze. No. Aż mi zaczęły oczy łzawić, naprawdę, no. Zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Powiem ci, że chyba jeszcze nigdy nie bałem się próbować jakiejkolwiek kanapki do tego momentu. No dobra, no to próbujemy, nie? No nie jest ona za dobra. To co? Przerwa od kanapek po nuggetsie? Nie pasuje. Wiesz co, ja sobie otworzę sos. Ej, panie kamerzysto, a dlaczego na pudełku jest 6 kurczaków, a w pudełku są tylko 4? Bo masz 2 z matmy. Ja też mam 2, nie przejmuj się. A. To jemy! To nie było miłe, co powiedział. No bardzo niemiłe. Za to te nuggetsy są miłe, zdecydowanie bardziej od tego kanelyska. Zgadzam się z tobą. No, co dużo mówić, no nuggetsy, no to też jest taki znak rozpoznawalny w pewien sposób maka, tak? No, gdzie są drugie takie jak tutaj? Nie ma. Zgadzam się. Przechodzimy do następnej kanapki. No to teraz McChicken. Myślę, że jeżeli chodzi, jeżeli byśmy podzielić jedzenie makowe na pewnego rodzaju półki, tak jak na przykład masz w pokoju z różnymi rzeczami, no to to już jest zdecydowanie ta wyższa półka. Tak, to jest mój faworyt, jeśli chodzi o ten McChicken. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Dobra, no to próbujemy, nie? Mój może niekoniecznie, ale na pewno to... nie jest jakaś mega znienawidzona kanapka, jak taka jedna, którą dzisiaj testowaliśmy. Dokładnie. To jest ten smak. To jest ten najlepszy smak w moim zdaniem z McDonalda. A jakie twoje zdanie? Ja myślę, że... jak najbardziej do zjedzenia, tak jak powiedziałem, ta wyższa półka, jeżeli chodzi o McDonalda, ale szał jakiegoś super jak dla mnie nie robi. Po prostu zjadliwa. Przed nami jeszcze parę produktów, przechodzimy dalej. Teraz na naszym stole operacyjnym znalazł się McDouble. Dokładnie, ma taki sam skład jak hamburger, którego dzisiaj nie ma, tylko ma podwójną porcję mięsa. Tak.
Taki hamburger, tylko że na sterydach. No. Szkoda, że tego hamburgera nie mamy, wiesz, bo... Niestety tutaj Sebastian... Mimo wszystko, no... Skonsumował. No dobra. Próbujemy. No, jest to ten smak tego cheeseburgera. Tylko troszeczkę większy. Pewnie, że raz miałem okazję jeść kanapkę z podwójnym mięsem i nie za bardzo mi zasmakowała, ale ta jest nawet zjadliwa. Dokładnie, zgadzam się z twoją teorią. Bywało gorzej. Teraz na naszym stole mamy McWrapa. Nie wiem, do czego go zaliczyć. Ja tak samo powiem ci, że no, to będzie pierwszy mój kontakt z tą kanapką w ogóle. Nie mam pojęcia, czego mam się spodziewać. Pierwszy raz spotykam się w ogóle z ciastem w McDonaldzie. No. To co? Otworzę go. Ja już byłem dzisiaj zaskoczony negatywnie. Mam nadzieję, że to na nas zaskoczy się pozytywnie. No to proszę, spróbuj jako pierwszy. Nie mam chęcią. Kurczak ten sam jak w większości kanapek. Ja myślę, że jak najbardziej ok, ale czy to jest jakieś takie super, nie wiem, też... Zgadzam się, to nie jest jakieś... Trzyma wybitne. Poziom po prostu, trzyma poziom. Może być, rzeczy. Ale nie zalicza się do tych z tej wyższej półki. No, dokładnie tak. Pora na top topów, a więc niegdyś moją ulubioną kanapkę. McRoyal przed nami. Ja powiem szczerze, zawsze się dziwiłem, że gdy przyjeżdżaliśmy do znanej nam restauracji, brałeś dwie albo nawet trzy takie kanapki. Ja je nigdy nie próbowałem, więc bym miał okazję. Tak. Człowieku, to co ty robiłeś przez całe życie? Gdzie ty byłeś? Gdzie ty żyłeś? Jak ty mogłeś nie spróbować tego cudeńka? No może się przekonam do niego. No ja myślę. Zobacz, jaki wielki kotlet, już praktycznie sam wychodzi z kanapki. Chce być zjedzony. A ty przez 17 lat się wstrzymywałeś. No przecież to jest niepojęte. No to spróbujmy. To jest to. O tak. Moim zdaniem jest to mniejszy brat Big Maca, ale do Big Maca może brakuje. Bo ja wiem akurat, czy do Big Maca. McRoyal to jest McRoyal i McRoyalem pozostanie mimo wszystko. Masz rację. Dla mnie top topów. Kurczak burger ma w sobie nutkę ostrego sosu. Jak Sebastian, lubisz ostry sos? No, myślę, że bardzo dobrze akurat wiesz, czy lubię, czy nie. I nie lubię ostrego sosu i boję się, co będzie z tą kanapką, ponieważ minimalny nawet stopień ostrości już doprowadza mnie do niezbyt dobrego stanu. No dobra, to może jako, że ty cały czas kroisz, to teraz ja spróbuję. Pewnie. Tylko nie pokryj za palce. O to się Sebastian nie martw. Proszę, na ciebie. No i spróbujmy. Obym nie musiał stąd wybiegać znowu. Jest ostry ten sos. Powoli zaczynam czuć tą ostrość. Kanapka sama w sobie, ok. Tylko ostry, nie? Jest ostry, powiem ci, ale nawet w mojej skali ostrości jest nawet do zjedzenia. Nie widzę z tym problemu, więc jestem zdziwiony. Może nie wziąłeś tyle sosu, co miałeś. Może i tak. Królewska kanapka, a my pozwoliliśmy sobie wymienić także zwykłą, pospolitą kolę na królewski napój, jakim jest oczywiście szejk waniliowy. Jaki jest twój ulubiony smak szejka?
Ja myślę, że tutaj nie ma w ogóle o czym mówić i jedynym szejkiem, jakim jest w maku, no to jest szejk waniliowy oczywiście, tak? Kiedyś próbowałem ten truskawkowy, czekoladowy, zdecydowanie wanilia najlepsza. A, myślę, że nie bez przyczyny. Akurat dzisiaj mamy tutaj waniliowy. Zgadzam się. To co? Przekroisz Big Maca? Oczywiście. Dobrze, że mam ten królewski nóż, który... Skończ z tą siekierą już. Koniec. No ale... Nóżek, ale cicho, nóżek od tego. Takie kanapki? No przecież zobacz. No, no gdzie siekierą? No Sebastian. Król powinien zasługiwać na królewskie pocięcie. Ale ty chcesz go pociąć czy uśmiercić? Nie chciałbym go uśmiercić. No, dla mnie to jest jedyny tutaj praktycznie... No, po prostu nie ma konkurencji dla tej kanapki. No Big Mac to jest Big Mac, no nie trzeba nikomu go przedstawiać. Ja się nie zgadzam. Okej, okay, jest to dobre. Jest w top 3 moich ulubionych kanapek, ale są lepsze. No jest, to jest ten specyficzny smak, ten sos. Nie, coś. Nie mów gębie po prostu. No jak ty możesz nie powiedzieć, że to jest najlepsza kanapka w człowieku? Najlepsza nie, ale bardzo dobra. Dobrze, pora przejść do ostatecznych ocen. Nadeszła chwila sądu ostatecznego, a więc to ten moment, w którym ze wszystkich kanapek i innych rzeczy, które spróbowaliśmy, musimy wybrać tą, która jest dla nas królem. No dobra, no to sięgnijmy po nie. Ciekawe, czy się będziemy zgadzać. No już widzę oczywiście, że nie. Bo dla mnie oczywiście król no, może być tylko jeden. Moje tak samo jak też. Nasz król może być tylko jeden, ponieważ mamy jeden puchar. Ja się nie ugnę w tym, że Big Mac to jest Big Mac i nie ma opcji. Ja również się nie ugnę, moim faworytem jest McChicken, więc rozwiążmy to w najbardziej męski sposób, zagrajmy w papierka na nożyce. 3, 4. Dziękuję bardzo, Big Mac to Big Mac. Póki świat będzie światem, Big Mac jest Big Maciem. A my dziękujemy Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Czekajcie na następne KFC, Burger King. Zobaczymy, co się pojawi.